Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Sezon lotowy 2017 rozpoczynamy w bardzo ciekawej scenerii. Sceneria widzimy śnieżna. Mamy dzień 26 czy 7? 7 kwietnia. Mamy do lotów w oddziale 053 myszków. Ile jeszcze macie pierwszy lot w sobotę? Wszystkich hodowców. No mamy wstępnie 30 loty. No i mamy tutaj śnieg właśnie akurat. Poszło 6 ponad tysięcy gołąbków, no i tam Jura Łazy ma coś chyba około 4, tak około 10 tysięcy w kabinie. Planujecie na dzień dzisiejszy mimo warunków atmosferycznych jednak lot zrobić? No na niedzielę mają się zrobić warunki, no ale decyzję podejmiemy praktycznie do sobotę będziemy dopiero jeszcze decyzję całkowitą podejmować, nie? Ale raczej z tego co wychodzi to prawdopodobnie mają się warunki zrobić, no lot ma się odbyć. Dobrze, a tu zobaczmy na wlotach nawet widzimy ten śnieg, gdzie zaczął rano padać. Wczoraj go jeszcze nie było, ale już się warstwa jego zrobiła, aczkolwiek nie ma mrozu. To jest taka nadzieja, że on za chwilę stopnieje i no go może nie będzie. No popatrzmy tutaj, chodźmy Zbyszek, może tu już wejdźmy, bo śnieg pokazaliśmy. Ale tutaj waszym gołębiom to śnieg nie jest groźny, podejrzewam, bo wczoraj tutaj widziałem, gdy śniegu nie było, ale był deszcz, trenowaliście, ale tutaj kiedyś właśnie z tego miejsca filmowaliśmy przylot gołębi kolegi Zbyszka, kiedy w bardzo dużym deszczu lądowały. A teraz mówisz, 6 tysięcy poszło w waszym oddziale i co ciekawe, gołębie młode, które będą z waszego oddziału, żeby się koledzy nie zdziwili, będą miały numer nie 053, a 056, ale oddział nie zmienił numeru, tylko po prostu... No, taki pomyłka był, była w okręgu pomyłka przy zamawianiu sekretarza. Tak? Dokładnie tak. Nie, zarząd główny jest także zatwierdzony. 0,53 są teraz... W tym roku w ogóle nie będzie w oddziale myszków 0,53. Dobrze. Ty masz tych gołębi w tym roku do lotu ile? Tak 140 to jest takich po prostu, co będą uczestniczyć cały czas, a część to jest taki gołębi pozycyjny, tam, że może być jednorazowo wyłożone tam ponad 200, ale tak ogólnie to 140 będzie cały czas... I w jednej drużynie, w dwóch? Jednej. W jednej drużynie. Tutaj gołębie, które przygotowywałeś w tym roku, to trenowałeś na pewno przez cały kwiecień, jeszcze w marcu, tak czy nie? No, udało nam się podlotów zrobić 3 podloty. To wcześniej nam się udało jeszcze przed tymi śniegami, później po tych śniegach. Teraz poniedziałek żeśmy wypuścili na 40 km. No i we wtorek nam się udało wywieźć na tam. Za Dobrodzień, no to praktycznie tam jest około 80 km, nie? Czyli będziemy czekać, aż te gołębie po wypuszczeniu do kolegi Zbyszka przylecą, odległość, ile tutaj będzie w tym locie, mówisz? No 114 km, to ten pierwszy lot, wiadomo, będziemy obserwować. Na Mysłów mamy pierwszy. Zamontowaliśmy kamerę taką specjalną, obrotową, ją pokażę, na tutaj jest, o. Tylko musimy jeszcze uruchomić ją, chcemy przetestować, żeby podczas tutaj lotu każdorazowo można było zarejestrować ten przylot, a nie trzeba będzie wcale tutaj po prostu być obecnym, bo nie zawsze człowiek da radę. Zobaczmy, sceneria naprawdę się, zamiast ten śnieg przechodzić, to cały czas pada. Tutaj widzimy, kolega przyjechał jeden do kolegi Zbyszka, to za chwilę z nim porozmawiamy, a na razie popatrzymy jeszcze sobie tutaj na śnieg i za chwilę będziemy dalszą tutaj część fotoreportażu tutaj z kolegą Zbyszkiem realizować. Tu widzimy kolega Zbyszek otwiera gołębnik, o którym za chwilę będziemy mówić, a tutaj zobaczmy, przyjechał do kolegi Zbyszka kolega, kolega się przedstawi nam. Witam serdecznie, dobry lot, moje nazwisko Lisowski, Dariusz Lisowski. Przyjechałem z województwa opolskiego, oddział Popielów, 0265. 265 Popielów, tam Patryk Wróbel kiedyś lotał, ale oni teraz chyba są w Opolu. Tak jest, dokładnie. O, dobrze. Poszli. Teraz Popielów został tak jak było kiedyś. Te granice, które były przed 10 laty i 15 takie są teraz. No bo Łubiany, tam gdzie on lotował, dokładnie. To jest od razu, to jest chyba 7-8 km od Opola zaraz. Dokładnie. A Popielów troszeczkę dalej jest. Dokładnie, no. Dokładnie. Także... oddział Łubniany prędzej też istniał, później się rozpadł, no i później przyszedł do nas, ale jednak... Tamta sekcja chyba cała poszła, tak? Dokładnie, no. Cała sekcja Jełowa i sekcja Bierzany. Wy Darek przyjechałeś po gołębie do Zbyszka, tak? Tak. A teraz tak, te, to są te, które nie, to są jakieś, oglądamy te gołębie z tego gołębnika. Teraz oglądamy gołębie... No właśnie. Które mniej więcej takie same będę zabierał dla mnie. Tak, a powiedzmy, to są gołębie specyficzne, bo tutaj ten gołębnik, ja go pokażę, na filmach z poprzedniego roku widzieliśmy go jeszcze niewykończony, ale teraz już on jest całkowicie wykończony. Kolega Zbyszek go tutaj przygotował do lotów bardzo małą ilością gołębi. To są już... No tutaj około 20 gołąbków ma być na spis dane, 25 maksymalnie. Bo... Na młode, ale powiedzmy, na młode. Ale one już są takie, że jak dorosłe prawie. No jak dorosłe są, bo to są 15 ogólnie są łączone. Czyli to są także z początku stycznia. Są pełne skrzydełka, jak widać, po prostu wszystko, nie? Tak, plamki, tuste plamki. Lotowały tu w oddziale. To tylko jeszcze herbaca mówiłem właśnie, co powinno właśnie gołębia oznaczać zdrowego, nie? Paski zdrowia. Przypomnijmy sobie film u herbaca. Tam kolega Zbyszek przy tych gołębiach zwrócił uwagę właśnie na te paski zdrowia.
No zobaczmy, tak wygląda. Różowy mięsień, tak. Całe wszystko na ten. O, i pokażemy w środku, jak wygląda jeszcze? Bo to jest gołębnik taki, powiedzmy, dość eksperymentalny, bo chcemy tak spróbować mało. Za tańsze pieniążki po prostu jest zrobione z takich. Powiedzmy, jak za tańsze. No, za końcówki tam. Ale mamy taką zrobioną, bo zobaczmy. O, róż wykorzystaliśmy, ten, który produkuje firma Polmak, tutaj Zbyszka go można też nabyć. Tak on tu wygląda, na spodzie jest to samo, tutaj Zbyszek go wzbogacił o szuflady, żeby łatwo było sprzątać. 8 minut sprzątam gołębnik, tak, praktycznie. To się wysuwa po prostu, to jest wszystko na różdżce, o zobaczmy, wejdziemy, bardzo mocny jest. Tutaj masz teraz 30 gołębi, ale tutaj zostanie na spodzie 20. Można się pomylić po prostu samiczki, samiczki, dlatego dałem kilka więcej, ale będzie po prostu docelowo będzie 20-25 gołąbków tylko, co będzie lotowane, nie? Bo tak, jak dam na osobną grupę, bo tak niektórzy hodowcy mówią, że tam mają 70, jak ja mam 100 czy coś, to nie mają szans. Także w tym roku chcę się zmierzyć 20 gołąbkami z tymi, co mają 70. Tak, tutaj nowa drużyna będzie. No, tak. Także w oddziale myszków te gołębie będą na młode leciały. Chcę pokazać, że leciały. W takich warunkach zwykłych, że tak, o kawałki na przykład. Takie nawet, po prostu wykorzystane. Wszystko wykorzystane jest takie, ten, że za mniejsze pieniążki można wybrać gołębniczek. Ja wtedy wprowadzę, bo to była woliera, którą ja miałem kiedyś u siebie. Tutaj Zbyszkowi przywiozłem. Chcieliśmy tutaj zrobić taką techniką. Musieliśmy troszeczkę jednak te ścianki zabudować, bo kolega wymyślił, że on będzie latał gołębiami młodymi, ale jak na stare prawie. One już dorosły tak naprawdę wtedy już chyba, co? Nie, no bo ty chciałeś, wiesz, żeby później młode oblatać, tak, ale później młode oblatać to jest niemożliwe, żeby na jakieś tam zimowe loty dawać czy coś, no nie? Bo takie gołąbki, które przelecą program lotowy, a później je tam jakieś eksperymentalnie coś dawać, no to możemy, nie? Ale no, to musi mieć odpowiednie warunki i odpowiednio muszą mieć też wiek, nie? Tutaj cały czas pada śnieg, to ten, no dobrze, tu będziemy już gołębie widzimy, a teraz porozmawiamy o tych gołębiach, ten kolega przyjechał się w gołębie pierwszy raz do Zbyszka zaopatrzyć, to chodźmy może po tutaj. Pierwszy raz? Nie, ja już jestem u Zbyszka po raz drugi, pierwszy raz byłem w 2014 roku. Chodź tu dalej, bo tam nie będzie padać. Tak. Tutaj masz ile gołębi ten i te 8. gołębie, które wziąłeś dzisiaj, bierzesz 8, a wcześniej ile brałeś gołębi? Pierwszy raz brałem 13 sztuk, to było w 2014 roku. No i jakby było źle, to bym tu więcej nie przyjeżdżał. Tak. Czyli rosół był smaczny. Dokładnie, rosół był smaczny, gołębie się sprawdziły. Także jestem zadowolony i przede wszystkim chcę się wzmocnić w dalekich dystansach i po dół. Żeśmy wcześniej rozmawiali ze Zbyszkiem na ten temat, żeby po prostu przygotował mi coś bardziej na dalekie dystanse 700 i maratony. Tym bardziej, że teraz w tym roku, właśnie w zeszłym roku, przepraszam, kiedy byliśmy u Rainera Pittmana, praktycznie cały ten daleki dystans od Rainera Pittmana, między innymi kilometr Fressera i inne gołębie tam w... tam właśnie kilometr Fressen to jest Kronerta, gołąb Wolfganga Kronerta, a tam jeszcze są gołębie dalekodystansowe pochodzące od innych hodowców i te wszystkie gołębie, ich tam jest około chyba nie wiem, 30-40 sztuk, już teraz nie pamiętam do końca, one są u Zbyszka, a dzisiaj akurat zrobiliśmy zdjęcia i na takiej nowej stronie, którą robimy, też o niej będziemy później mówić, pokazywać naszehodowle.pl, te wszystkie gołębie można sobie zobaczyć, jak wyglądają. Te gołębie dalekodystansowe, które Zbyszek u siebie ma, to jest inny gołębnik całkowicie. Jego też kiedyś pokażemy jeszcze. Natomiast ty właśnie z tych gołębi masz te gołębie teraz nabyte? Dokładnie tak, częściowo. I zamierzasz nim, przepraszam, lotować czy do rozpłodu sobie? Tylko do lotu. Tylko do lotu. Nie mam rozpłodu u siebie, nie mam miejsca i wszystko co biorę, wszystko. Czyli tamte gołębie, co wziąłeś, te 13-14 sztuk wtedy w 2014 roku, też nimi od Zbyszka tylko lotowałeś? Tylko od razu były lotowane. I ile ci zostało z nich? 8 sztuk jest. 8 sztuk, tak? Ty pamiętasz może Zbyszek po czym to było, albo ty może Darek? To znaczy nie, bo ja tam rodowodów wtedy nie zabrałem, myślę jakoś rodowodami. On chciał gołębie, tylko nie bez rodowodów. Ja mówię wprost i mnie rodowody nie interesują, gołębie muszą lecieć. On chce tylko kartę i gołębie, nie? Tak jest, teraz też nie dostanie, tak? Ale trzeba zaznaczyć o hodowca. Teraz też nie dostanie? Nie, bo nie, tam, jak będę chciał dostanie. One są przygotowane. Trzeba zaznaczyć, że kolega ma małą ilość gołębi, ale procentowo może im wszystkie lotnie. Jak liczna jest twoja hodowla? To znaczy, na spisie teraz mam 90 sztuk, z czego lotowanych będzie 70, bo pierwszy raz lecę w tym roku, że będę leciał samymi samiczkami na lotnictwie klasycznym, ze względu na czas. Ale potrafił 60 włożyć i 56 konkursów, to było 54. Żeby mniej czasu poświęcać temu, no wiadomo, to jak wszędzie ta hodowla. I zajmowanie się tymi gołębiami zajmuje bardzo dużo czasu. Także postanowiliśmy, bo razem z ojcem w tandemie lecimy, że będziemy lecieć samymi samiczkami. Plus roczne będą lecieć normalnie z gniazda, samce i samiczki. Tata jak się nazywa? Jerzy. Jerzy, czy na spisie jest Dariusz Jerzy, czy Jerzy i Dariusz? Dariusz Jerzy. Jakie macie tam osiągnięcia jeszcze? Zapomniałem zapytać. To znaczy, w oddziale popielów. Nie tylko może. Dwa razy z rzędu zrobiliśmy mistrza oddziału.
jeszcze jak żeśmy byli połączeni z tamtymi chłopakami, co poszli, dokładnie. Tak samo zrobiliśmy mistrza oddziału, w zeszłym roku żeśmy zrobili mistrza oddziału. No moje takie największe osiągnięcie to jest 42 albo 3 bym nie chciał teraz kłamać w kategorii B w mistrzostwie Polski jestem w zeszłym 2000. A jak dawno lotujesz z gołębiami? Od 2012 tata roku. Tata wcześniej też lotował? 2011 rok. A tata lotował wcześniej czy nie? Tata, ale to były lata 70 i to było bardzo krótko. I teraz ci cały czas pomaga, czy tylko jest dopisany jako figurant? Nie, bardzo dużo pomaga, bardzo no to dużo. Łatwiej jest właśnie no. Tak jak mówiłeś, właśnie ta metoda, nad którą wybrałeś, to ona też nie jest aż taka, że wymaga tyle czasu, co... No ale jednak jest też tak, że się gdzieś też człowiek na jakiś urlop chce pojechać, na jakieś wakacje no. Z jednej i ojciec też i później zaczyna się ten problem robić, rodzina jest duża, także staramy się w jakiś sposób to wszystko dobrze pogodzić dokładnie. Oczywiście. Tutaj o gołębie, które przygotowane są, to Zbyszek, ty pamiętasz może z jakich to... No jest, na pewno jest, jest z Oli, ma tutaj... Czyli nie są te dystans tam daleki? Tutaj jeszcze będziemy miał szkole, ale po prostu dopiero ten, nie? Tu jest z tych podstawowych moich gołębi 608, co w okręgu była pierwsza z tego maratonu, no nie? Ze złotej pary, po prostu te gąbki, co do tej pory mi ma praktycznie 15-40, ten z 99 roku, co praktycznie ma dyplom na centymetr, no nie? Mhm. A u was teraz w oddziale też lot planowany jest kiedy? Na sobotę, niedzielę? Na niedzielę. Na niedzielę? Ale a później na środę, jak jest trzeciego też, czy nie? Jakiś? Nie, my nic. Tylko w weekendy, tylko będzie następna sobota, tydzień. Ale teraz z uwagi na warunki atmosferyczne nie odwołujecie nic na razie? Czy... Na razie nic nie odwołujemy, bo jak kontrolujemy pogodę, to w niedzielę już ma być dobrze. A, także czyli tak samo jak tutaj w oddziale, czy ten śnieg nas może... No, ale to jest krótki lot, to można przeczekać, można o 12 gołębie wypuścić, to za półtory do 2 godzin. A szkoda tracić ten tydzień przykładowo. Tak, no, dokładnie. Dobrze, popatrzmy. Widzimy, kolega bierze, są same. O, jeden jest taki, widzę, dębowy taki. Tak niebieski na korzystając z okazji chciałem pozdrowić pana może Tomaszewskiego po prostu z tam koło Płocka, bo tutaj też mi co w tym roku jest 7 w Polsce, ma 65 koficen. No i też mi zadzwonił i podziękował po prostu, że mój oryginał gołąbek nie, zrobił w tym roku 18 koficen właśnie między innymi jest w drużynie, co ma 7 miejsce w Polsce. No tam przy okazji do tych innych mistrzostw się zaliczył, nie? Tylko wyszła taka sprawa, że po prostu no, chciał podziękować to w gazetce po prostu, tylko że no, u nas w Polsce to widocznie jest to trochę ciekawie z tego powodu, że prawda, nie wyszła na jaw po prostu, nie? I tutaj zadzwonił do mnie, podziękował, ale tak troszeczkę jest rozczarowany, że to nie na sprawdy się nie pisze, nie? Dobrze, patrzmy jeszcze tutaj, bo mamy obrączkę, to co wspominaliśmy, 0,56. 56, czyli w tym roku oddziału 0,53 na obrączkach, że tak powiem, nie ma. Dobrze powiedziałeś, bo nie będą się pytać, bo tak to wszyscy dzwonią się. Chyba, że może Siński jakieś... Wczoraj kolega patrzył, bo mu uciekł do gołębnika i miał wyrzucić go z gołębnika, bo myślał, że mu obcy jakiś wszedł, nie? A to się okazało właśnie, że 0,56. Że są 5,6 wszystkie, nie? W tym roku. Dobrze. No nic. Będziemy pomału kończyć. Będziemy czekać na lot, który kolega tutaj Zbyszek i kolega Darek będą mieli w ten weekend. Życzymy im powodzenia, a my miejmy nadzieję, że zarejestrowany lot u kolegi Zbyszka będziemy mogli sobie u nas poobserwować. Także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia. Dobry lot. Dobry lot. Dziękujemy.